No ale co zrobić? No, takie jest życie, taka jest Barcelona tak naprawdę. No nie oszukujmy się, że ostatni raz bodajże 55 lat temu udało się polskiej drużynie Barcelonę pokonać. Także no, oczywiście możemy żałować na pewno tego pierwszego meczu, bo Barcelona dopiero wchodziła w sezon, jak to wszystkie wielkie drużyny. Teraz już przyjechała mocno, mocno rozpędzona, dlatego no, no co zrobić? No ale tak czy inaczej myślę, że no, no mimo wszystko chłopaki gdzieś pokazali się z dobrej strony. To też nie jest tak, że totalnie zawalili mecz. No, myślę, że goście po prostu byli sami zaskoczeni swoją skutecznością za trzy. No, no i to zadecydowało, tak? No bądźmy szczerzy. To będę szczery. Myślałem, że będzie troszkę łagodniejszy wymiar kary, to na pewno. No ale no, można tylko mówić truizmami, tak? Taki jest sport, taka jest koszykówka, to była Barcelona, wielka Barcelona, no ale no tak jest brutalna też prawda, no niestety, ale nie zawsze, no już któryś rok z rzędu mamy przykład polskiej drużyny, która nie wychodzi z grupy w Eurolidze. No możemy żałować też tych kilku porażek, bo rzeczywiście ten bilans, gdyby te końcówki poprzednich trzech, czterech spotkań były lepsze, to być może dziś już ten mecz, no może też by ważył, jeśli chodzi o top 16, może te kolejne, ostatnie mecze już w fazie tej grupowej też byłyby bardzo istotne w kontekście awansu, no ale tak jak rozmawialiśmy także z Andrzejem Adamkiem też w wywiadzie takim pomeczowym, trzymajmy kciuki za to, żeby chłopaki wyciągnęli wnioski, to jest najważniejsze, tak? Przecież jest za chwilę jeszcze Euro Cup i tam też można wiele osiągnąć, co prawda ta formuła Euroligi trochę się zmieni i będzie polskim drużynom nieco trudniej w niej występować. No ale tak czy inaczej, no nie należy się poddawać, trzeba walczyć i szanować chłopaków za to, że zostawili zdrowie, bo czy to oznacza, że się gorzej przygotowują? Nie. Czy wkładają mniej serca? Na pewno nie. Po prostu są czasami takie mecze, gdzie no niestety, no, tak się dzieje, jak się dzieje. Nie, no absolutnie, ja powiem szczerze, znaczy, to chyba nie tylko z uwagi na Barcelonę kibice tutaj przyszli, chociaż wiadomo, że w dużej mierze na pewno, no bo takie marki przyciągają kibiców, to zdecydowanie, ale oprawa meczu fantastyczna atmosfera, no i rzeczywiście był ten szósty zawodnik, który pomagał i to też wielkie gratulacje dla tak zwanego tego szóstego zawodnika, bo rzeczywiście no szacunek ogromny i to jest chyba jedyne słowo, które zamyka wszystkie komplementy, których można by mnożyć bez liku na temat dzisiejszego zachowania kibiców.